Siemaneczko moi drodzy, w dzisiejszym poradniku, tak jak obiecałem, pokażę Wam, jak dodać do naszej gry realistyczną grafikę, a także zmienić kolor danego materiału. Także ja już się nie przedłużam i zapraszam Cię, mój drogi widzu, do oglądania dzisiejszego materiału. Okej, a więc najpierw pokażę Wam, co trzeba zrobić, żeby zmienić kolor danego materiału. Wystarczy, że wejdziecie sobie w Workspace, klikniecie tutaj Terrain i tutaj w Properties macie kilka opcji. Rozwijacie tą opcję i tutaj macie więcej opcji. Możecie tutaj bawić się ustawieniami wody i zmieniać kolor materiału. Dowolnego materiału, jaki tylko chcecie. Wystarczy tylko, że klikniecie tutaj lub tutaj i Wam się rozwijają każdy z materiałów. Ja na przykład tutaj mam lawę, to szukam sobie lawy, klikam to i teraz zmienimy sobie kolor na przykład na zielony. Już wydaje mi się, że jakiś niebieski wyglądałby lepiej. Klikamy OK, no i mamy coś takiego. Teraz na przykład zmienię sobie jeszcze kolor trawy na jaśniejszy zielony, żeby to wyglądało ładniej. No i już to wygląda lepiej. Jeszcze sobie zmienimy kolor skał. Na przykład na taki kolor. I moim zdaniem wygląda to lepiej, już ładniej, ale to jeszcze nie jest tak realistyczne, jakby mogło być. Dodatkowo, jeżeli ktoś z Was chce dodać sobie tutaj dekorację na trawę, to zaznaczycie sobie tą opcję i Wam się pojawia coś takiego. Jest to nawet całkiem spoko, ja sobie to zostawię. Ok, zmieniliśmy już kolor naszych materiałów, dodaliśmy również dekorację. To teraz pora, żeby zmienić kolor wody i troszeczkę pobawić się innymi ustawieniami. Żeby to zrobić, będziemy używać tutaj tych ustawień i pierwszym z tych ustawień jest po prostu kolor wody. Zmienimy sobie kolor wody, ja zmienię go na taki kolor. Myślę, że jest całkiem ok. Wy oczywiście możecie to zrobić dowolnym kolorem. Ja wybieram taki i teraz ustawiacie sobie tutaj tą opcją, ustawiacie sobie jasność wody. Jeżeli chcecie, żeby ona była jasna, to zostawiacie ją tak. Jeżeli chcecie, żeby była coraz ciemniejsza, to tą opcję zmniejszacie. Ja wybiorę tutaj jaśniejszą wodę, a tutaj water transparency, czyli po prostu przeźroczystość wody. Czym mniej, tym jest mniej przeźroczysta, czym więcej, tym bardziej przeźroczysta. Ja dam ją tutaj na maksa, jak tylko się da, żeby była przeźroczysta. Tutaj zwiększamy sobie fale, które są na wodzie. Zwiększmy sobie może tak i przyspieszmy sobie je troszeczkę. Myślę, że mogą być tak. I teraz wygląda to już w ten sposób. Myślę, że wygląda dużo lepiej niż wyglądało, ale brakuje nam jeszcze jednej rzeczy. Dobrego oświetlenia, które nada temu miejscu ostateczny, finalny efekt. Dlatego teraz pora, żebym pokazał Wam, jak dodać realistyczne oświetlenie do Waszej gry. Ok, a więc żeby dodać realistyczne oświetlenie do Waszej gry i poprawić grafikę, poprawić jakość grafiki w Waszej grze, musicie skorzystać z serwisu Lighting. To właśnie serwis Lighting jest tutaj kluczowy pod względem grafiki i dobrego oświetlenia w Waszej grze. Ja teraz tutaj przygotowałem najważniejsze opcje, dzięki którym możecie zmienić jakość grafiki w Waszej grze, ale oprócz tego są to jeszcze inne opcje, takie jak Bloom Effect oraz Sky. Ta opcja, właściwie w zasadzie nie wiem, co ona dokładnie robi. Z tego co wiem, to rozjaśnia troszeczkę elementy, które są w Waszej grze, ale zawsze jak jej używam, to nie widzę żadnej różnicy, więc po prostu jej nie używam. Ale Wy oczywiście możecie sobie tą funkcję przetestować, jeżeli oczywiście chcecie. Może jakaś tam drobna różnica jest, ale ja jej aż tak bardzo nie zauważam, więc po prostu tej funkcji nie używam. Kolejną funkcją jest funkcja Sky, czyli po prostu niebo. Możecie sobie dodać swoje własne niebo do Waszej gry, jeżeli macie oczywiście tekstury. Również możecie zmienić teksturę słońca i teksturę księżyca. Ale jeżeli nie umiecie robić tekstur i nie macie jakichś tekstur, to możecie w Toolboxie wpisać sobie Skybox. Wpisujemy sobie Skybox. Tutaj po wpisaniu Skybox wyskakują nam różne nieba, które są już po prostu gotowe. Ja użyję sobie tutaj jakiegoś takiego skyboxa, tego pierwszego, w jakości HD. No i jak widzicie, to już wygląda lepiej, nasza gra wygląda już lepiej. I moim zdaniem to niebo jest dużo lepsze niż to podstawowe, które oferuje nam Roblox. I już się troszeczkę zmieniło. Różnicę już można zauważyć. Oczywiście możecie sobie zmienić nazwę tego. Ja sobie to po prostu teraz nazwę Sky, czyli niebo. No i mamy takie ładniejsze niebo. A teraz pokażę Wam pozostałe opcje, a na końcu pokażę Wam, co jeszcze możecie zmienić w tym serwisie, tutaj w tych ustawieniach. Ok, a więc pierwszą taką funkcją jest funkcja Blur, która nie tylko przydaje się do poprawienia grafiki w Waszej grze, ale również przydatna dla osób, które umieją skryptować, ponieważ co ona robi? Miększa nam obraz, który widzimy. Po prostu zamazuje nam go. I w wielu grach po prostu blur robi się wtedy, kiedy na przykład klikamy w menu i robi nam się coś takiego. Jest taka animacja. Dlatego jeżeli ktoś z Was jest skrypterem, a wcześniej nie używał tej funkcji, to może spróbować użyć jej właśnie w skrypcie, że na przykład jak otwiera się menu, to robi się taki oto efekt. Moim zdaniem jest to całkiem bardzo fajna funkcja. Ja może ustawię sobie ją teraz na 8, żeby to mniej więcej wyglądało w ten sposób. I moim zdaniem wygląda to
Dużo lepiej już. Ok, moi drodzy, kolejną bardzo przydatną funkcją jest funkcja Color Correction Effect, dzięki której możemy zmienić jasność, możemy zmienić kontrast, możemy jeszcze bardziej rozjaśnić nasze kolory lub je przyciemnić, bądź całkowicie zrobić, żeby to było czarno-białe, a także zmienić odcień w naszej grze. Na przykład teraz mam odcień ustawiony na biały. Zobaczcie, co się stanie, jak zmienię odcień na przykład na czarny. Nic nie będzie widać. A teraz dam na przykład pomarańczowy. I mam odcień pomarańczowy. Tak samo jak dam każdy inny kolor. I żeby to teraz anuluję, zostawię sobie odcień właśnie biały, żeby to wyglądało w ten sposób. I jak wiecie, teraz to wygląda gorzej niż wyglądało przedtem. Co zrobię, żeby to poprawić? Ustawiam sobie to na maksa. Kontrast daję sobie na 0.4, a jasność na 0. I uzyskuję taki efekt. Moim zdaniem, cudownie to wygląda, jest to przepiękne. Może Wam się to nie podoba, ale mi się to na przykład bardzo podoba. Ale oczywiście Wy możecie ustawić sobie własne ustawienia, takie jakie chcecie. Ja zostanę przy tych. Ok, moi drodzy, za pomocą funkcji Sunrays możemy sobie poprawić jakość naszego słońca. Polecam Wam zostawić sobie to tak, jak jest domyślnie, żeby ono świeciło jeszcze mocniej. Jeżeli damy tak na zero, po prostu ono po prostu będzie świeciło mniej. Dlatego ja sobie dodam na maksa, żeby to świeciło jak najmocniej. I zwiększę jeszcze intensywność tego. Może gdzieś tyle. Większe. I dam sobie teraz play here, zagraj tutaj i pokażę Wam teraz, jak to wygląda. I uwaga, 3, 2, 1, patrzcie na to. No moim zdaniem wygląda to przepięknie. Te promienie słońca tutaj tak widać, to jest po prostu przepiękne. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No moim zdaniem jest to kozackie. Myślę, że Wam też się to podoba, bo naprawdę ta funkcja robi swoje. To wygląda już pięknie. Tak naprawdę w tej grze nic nie można robić, ale już sama grafika robi tyle, że aż chce się w tą grę grać, bo po prostu jest tak tutaj pięknie to wszystko zrobione graficznie. To jest po prostu piękne. A jeszcze to, te promienie, to słońce, które teraz dodaliśmy, to dzięki temu ta gra jest jeszcze bardziej pod względem graficznym lepsza. Ok, moi drodzy, grafika w naszej grze już jest prawie gotowa. Brakuje nam jeszcze tylko kilku opcji do skończenia. W tym celu wchodzimy w Service Lighting i w Properties mamy tutaj te opcje. Pokażę Wam teraz te opcje, które pomogą nam poprawić grafikę. Więc pierwszą z tych opcji jest funkcja Ambient, dzięki której rozjaśnimy dodatkowo elementy, które znajdują się w naszej grze. Ja zrobię to może w ten sposób. Jasność ustawimy sobie na 2.4 i wygląda to już dużo lepiej. I teraz, jeżeli chcecie zmienić technologię graficzną, z której korzysta Wasza gra, to zmieniacie ją tutaj. Ja Wam proponuję tą technologię Future albo Shadow Map, ponieważ korzysta ona z lepszych cieni i tutaj widzicie, że zmieniło się to i są cienie. To wygląda jeszcze bardziej realistycznie i tutaj możecie zmienić sobie czas. To nie jest jakby związane z grafiką, ale weźmy sobie godzinę 17 i zobaczcie teraz, jak wygląda zachód słońca. Jak słońce zaczyna zachodzić. To wygląda przepięknie. Naprawdę pięknie to wygląda. I to jest w sumie wszystko to, co możemy zrobić, żeby nasza grafika była lepsza. Mam nadzieję, że poradniczek Wam się podobał. Ja Wam tą mapę udostępnię, dam Wam link w opisie, zrobię tak, żeby każdy mógł sobie nią pobrać. No i tak wygląda nasza grafika w naszej grze. Myślę, że wygląda przepięknie, na pewno lepiej niż wyglądała. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych poradnikach, no i oczywiście siema. A, i możecie pisać propozycje na kolejne poradniki w komentarzach.